Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam serdecznie w 21 dniu, godzina 18, na tym pięknym świecie. Ten ciągnik, żeby można było rozłożyć. Właśnie, ciekawe, czy można kluczem rozłożyć ten ciągnik. O! Piorun! Burza idzie. Zaraz schowamy. Tutaj muszę się zająć tym ogródkiem swoim. Zrobić do końca, żeby żarełko było. Dobra, ale tymczasem borem lasem chyba chowamy się do bazy już. Coś jeszcze mamy. O! Woda! Bardzo chętnie. Bo teraz się też jestem zastanawiam, czy nie zrobić, ile mamy kamienia. Mamy dużo kamienia. Nie dorobić sobie bruku. A tam potrzebna była chyba jeszcze glina. Gliny też mamy. Tego co pamiętam. Pićko. Chowamy wodę. Bierzemy kawusię, bo tutaj mi się gotuje kawusia. Czy żarełko jeszcze? Zrobiłem te chili dogi ostatnio. One widzę, że dużo żywności dają. To jest dobre. No to będzie nam na jakiś czas starczyć. Tu się wszystko przetopiło. Glina. Tu mamy glinę. Byśmy tak... sobie bruku, o, z 600 może zrobić. Podoba, nie, dobrze nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to potrzebowało jednej gliny, tak. No, no to niech ten cyk nam tu zrobi. Dobra, co? To teraz tak, więcej naboi na pewno. Tak na wszelki wypadek, żeby nie mieć jakiegoś fuck upa. Ja tych naboi też mamy sporo. Dobra. I naprawiłbym jeszcze ten karabin na wszelki wypadek, bo w nocy to wiadomo nie będzie czasu na to. O. A, ale dobra, to 3 minuty. No to to spokojnie. Burza się zbliża. Tutaj trzeba było się tym... Co? Czemu to? Nagle w dół. No i tutaj trzeba by było to po... rozkopać jeszcze, nie? O, to w sumie to... w sumie to jak tutaj rozkopię, to jeszcze glinę pozbieram. A na ile to jest? Na dwie łopaty. W tym momencie. Kurczę, jakbym tak... doskillował, żeby to na jeden raz kopać. To by mi to strasznie też ułatwiło. Nie? Wtedy bym się tutaj tym zajął. A zobaczmy, czy ja mam jakieś skille do rozdania. Mamy dwa nawet. Uuu. Dobra, czyli co? Bogate złoże. Cyk. Więcej siły. Cyk. I wtedy bym szedł tutaj dalej w te rzeczy. Ja chcę sztygar i wygar i bogate złoże doskillować do końca. Żeby mieć też możliwość... Jak to teraz wygląda? Tak samo. Trzeba bym stelową łopatę lepszą. Prawdopodobnie. Jakbym chciał to na raz. Na raz. Kopię sobie dołki tutaj na raz. Na. No i tu jeszcze muszę to rozkopać. No, troszkę jeszcze mi zostało tutaj. Dobra. Chyba pora się zmywać. Jak tam z tym? Minuta jeszcze. Dobra, proszę mnie tutaj nie straszyć burzami. Cyk, cyk, cyk. A, jeszcze będę potrzebował też żelazo do naprawiania drzwi. W ogóle to już bym mógł sobie chyba naprawić trochę te drzwi. Zobaczymy sobie całość. Młoteczek. O, proszę bardzo. Więcej betonu by się też przydało. By naprawiać ten, ale kurczę, betonu to ja... Ja mam jeszcze betoniarki. Betoniarka. A, ja mogę zrobić betoniarkę. A nie, nie mogę zrobić.
Jeszcze potrzebuję do 6 magazynów. Pewnie te co kuźnie tam i tak dalej. Stacje robocze, o właśnie. No, no to jeszcze trochę. Dobra, wiecie co? Ja bym już chyba sobie cyk łączył. O. I mam nadzieję, że to działa. Okej. Albo był fuck up, jakby to nie zadziałało. Tu jest prąd, tu jest prąd, jest prąd. Powinno to działać. Powinno to działać. Cyk. O. Czy mi się to zrobiło? Bruk się robi. Bruk się robi. Ty, 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 ty. Ty, 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 ty. Żeby nam ten sztucer naprawili na czas. To najważniejsze. Mógłbym tu skuszy też strzelać w te headshoty. No ale jednak z celownikiem sztucer będzie lepszą opcją. Tutaj cyk, bum i leży, nie? 2 godziny do godziny 0. Możemy wyłączyć. Zbieramy. Wszystko przepalone. To się teoretycznie mogłoby przepalać jeszcze. Drewno muszę pozbierać. Tutaj to by można było trochę włączyć sobie, bo ten tutaj mamy sporo tych grzejników do przetopienia. Dobra. Na raz. Tetere, 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 tetere. Moziądz. Dobra, dawać mi ich tu. Bo jestem głodny zabijania. Jeszcze trochę. O, o. Coś stęka. Nie mów mi, że ta przyszła. Krzykaczka. Jeszcze przed falą. To nie jest krzykaczka. Dobra. Nie dotykać kabli. Będzie mi tutaj chodzić i... O, czujesz pragnienie? To się napij. Proszę bardzo. To co, może jeszcze chili doga? Jednego? Sobie dziabniemy, bo tutaj już widzę, że... Ten pasek. No i do tego jeszcze jedną kawusię. I będzie pan zadowolony. No i elegancko. Najedzony, napity. Tak możemy grać. Możemy też kolejne grzejniki w tam wkładać. Cyk. 45 minut. Czerwono się robi. Grzyby mogę pozbierać, ale to zbieram już. Mogę tu też dołożyć stanowisko na grzyby. A to za chwilę. Spokój. Jaka tu cisza, nic się nie dzieje. Włączone, włączone. Jak to idzie szybko ten prąd? 61 mocy. Nie no, myślę, że to będzie starczyło nam tutaj. Na całą noc spokojnie. Pół godziny. Pół godziny.
Porozmawiaj z handlarzem. Nic się nie dzieje. Iryryry. Jaki tu spokój. Przepalanko jeszcze. A mamy tutaj te, nie? A dobra, to się później zajmiemy tym. Ja słyszałem jakiegoś dziwnego zombiala. Nic nie widać. Czerwono. Dobra. Stanowisko czas zająć. Tu się przetapia. Let's go. Dobra, dobra, widzimy się rano. Trader Rex, widzimy się rano. Dawaj. Dawaj. Dawaj dymy. Dymy. Zaczynają się. Let's go. O, słychać. Pierwsze ofiary. Biegną. Dobra. Tak, tak. Mam ptaka. Czekaj, bo mam ptaka. To mi się nie podoba. Słyszę ptaka. Dobra. O Jezus, przeskakuj! Dobra. Nie robią. Chodźcie do góry. Oho, pieseł. Dobra. Łatwo. Który następny? Dawać następnych. Co oni tam robią na dole? Nie wiem, co tam się dzieje. Pieseł. Ale ładnie. Boom. Easy. A tutaj pisał teraz sporo. Już nie wiem, czwarty czy piąty pies? Dobra, łatwo. Easy.
Ale prościutko, kurde. No, oni tutaj nie dojdą do drzwi tym razem. Nie dotkną nawet mojej klamki. Dobra, dawać kolejnych. Piesełki biedne. Cyk, nie ma pieseła. Cyk, nie ma budowlańca. Cyk, Reksio nie żyje. Boom. Next, please. Następną falę poproszę. O, pieseł. No i rozwaliło mu łeb. Na pewno biegnie. Ale to jest satysfakcja, jak się ubiła tych zombiaków tutaj na tej fali. Boom. Boom. No i łatwiutko, kurna. Ale ekspa idzie. Jest tego, słyszę. Gołębia. Czarny gołąb atakuje. Dawaj do tego gołębia załatwić, bo to jest niestety bolączka akurat, mój bonus. No i dostał strzała i padł jak paruwa. A, nie przeładowany.
Jakiś turlający się typek tutaj wszedł. Trafiłem. Ruszył się. Pistolet jest skuteczniejszy niż ten sztucer. Dobra, łatwiutko. Już druga w nocy, zaraz będzie spokój. O, już jest jakiś spokój. A nie, biegną jeszcze. Biegnie ekipa budowlana. Poziom kolejny. Łatwo, headshot. Boom, headshot. Łapiutko. Oj, ten na czworaka. Zepsuli chyba pierwsze. Dobrze, że mam więcej. Bo pierwsza linia została zepsuta! Bum. O! Coś tam się tuzna. Łapciutko, ale kurde. Po prostu to jest jedna z najbardziej skutecznych obron chyba w tej grze. O ty, chciałaś się tutaj dostać.
nie ze mną te numery. Kurde, pistolet jest naprawdę skuteczniejszy niż karabin w tym momencie, ten szpicer. Zobaczcie, headshoty, bum bum headshot. Bum 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 bum. Bum 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 bum. No, ale tu widzę, nie zawsze padają wszystkie. A przy sztucerze jednak... Jeden headshot i pada, nawet czasami Harley'owiec. Dobra, zapraszam. Dodam jeszcze drzemordę. Czemu pukacie do drzwi? Tutaj zapraszam. Proszę. Żeby was jeszcze podkurzyć, to proszę. Otwarte drzwi. Zapraszam. Haha! Ale zdali się zrobić ciula. To się nazywa obrona przy otwartych drzwiach. No nie, no nie ruszaj się. A. Hello, my friend. Obrona, ja tu mogę mieć otwarte drzwi. No ten jeden się tam wślizgnął na czworaka na ten, ale tak to... Hello? Panowie. Co im tu robię? Jeszcze? Jeszcze kogoś tam słychać, ale muszę włączyć prąd, żeby wyjść stąd. Dobra. Dawać. Wyjaśnię już was w ten sposób. A o, tu jeszcze. Cyk. Cyk. No i po typach. Dobra, zobaczmy teraz, co my tutaj mamy. To już potrafimy, to można sprzedać. To można przetopić. No i tutaj takie fajne rzeczy, dobra. Co tu mamy w plecakach jeszcze? O! Pancerze. To można sprzedać, chyba. Tak. A resztę bierzemy. Co tu? Pojazdy. Duszeczkę. Narzędzi naprawczych. Cyk, cyk. Ale ładne łupy. Pancerze. To można sprzedać. Ale kleju, kurde. Dają mi takie nagrody klejowe. Dobra, idźmy u góry. Jeszcze jest tam dużo plecaków chyba, nie? Tutaj gdzieś. O! Prawdziwe plecakonarium. Co to? Kto nie jest w stanie zwiewać, nie ucieknie. Strzały w nogi ukolegują wszystkich wrogów. O! Okej. To można sprzedać, bo maczuk nie używamy. Cyk, cyk, cyk. Co tam dalej? Stal, to poproszę. Pancerze. Dobra. Pojazdy. Co to? Tkactwo. Skaleczenie się na pustkowiach jest kwestią czasu. Bandaże i tkaniny zawsze są potrzebne, a ich podaż jest nieograniczona. Dlaczego doskonałym pomysłem okaże się tkanie własnych włókien z włókien roślinnych.
Okej. O! Siatkę chłodzącą mogę teraz robić. Proszę bardzo. Pancerze? Świat karabinów. O, i sztucer piątej jakości mogę zrobić. A tu już czekam chyba na coś lepszego. To można sprzedać. Puszkę to w ogóle można zjeść, bo to się nie przyda. Właśnie, kiedyś też jak się jadło puszki, to zostawały puszki jeszcze takie puste do ten. Można było je przepalić, nie? Co to? Wytwarzanie ostrz. Nóż mogę zrobić na piątym poziomie, proszę bardzo. Ogarniacz. To można chyba sprzedać, bo to obrażenie zasięgowe. Tak. Naucz się wytwarzanie. Pojazd spala mniej paliwa. Zestaw redukujący paliwo. Oho. Mamy za dużo rzeczy. Już teraz. Trzeba będzie pozrzucać trochę. Dobra, kamienie to... Albo nie, czekajcie, bo ja może będę tutaj mógł coś naprawiać jeszcze. Moziądz. Na pewno tu mogę zrzucić. Żelazo. Cyk, cyk. A, tu jeszcze mam naboje też. Nie, tu, tu. Cyk. Cyk. Apteka, cyk. Tutaj gdzieś glina miałem. Idźko. A to można przetopić. U. Cyk. Dobra, idziemy dalej próbować worki ogarniać. Uchwyt. Dobra. Pancerze. To można sprzedać. Ale będzie na sprzedaż rzeczy. Kawu się wiadomo. O, pojazdy. Bruk. Żarełko. Shoulder z mięsa mogę zrobić. Zaraz powinniśmy sprawdzić też. To z, co? To z suńczuczykiem? Suńczykiem? Przeciwsłoneczne można sprzedać. Tu narzędzi do zasobów. Cyk, cyk, cyk. A, to jest to, co wcześniej widziałem. To będzie można sprzedać. Łuki. Żelazna kusza poziomu 6. Oh yes. I łuk bloczkowy. Łuk bloczkowy. To wszystko co ten? Chyba wszystko. Chyba pytanie tylko jak to wygląda. Miałem naprawiać, a nie psuć. Dobra. Tu widzę, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tutaj. Ale tu potrzebuję kute żelazo. Aha. I te części, dobra. Dobra, dobra, czyli tak zrzuciłem żelazo, a ja potrzebuję żelazo. I potrzebuję też mechaniczne części. Te, czy części elektryczne chyba były potrzebne. Jednak. Tu jest dobre, tu jest dobre. Tu się trochę popsuło. Dobra, łatwo. Naprawione wszystko. Dużo nawet nie trzeba było naprawiać. Elegancko. Cyk. Dobra, teraz tak. Tą kamienie. Broń naboje to tu. Cyk. Apteka tu. Resztę to będzie tutaj na sprzedaż. Aha, skórę jeszcze znalazłem, to tu. Kamień to będzie tu. Tu też weźmiemy sobie młotek. Cyk. Cygaro to wiadomo, żeby tam zapalić. U kupca. Tu. Mosiądz.
cyk, niech się tutaj topi. To na sprzedaż, to na sprzedaż, wszystko na sprzedaż tutaj będzie już. Oprócz oczywiście wiadomo tutaj naszego żarełka i hot doga. Dobra. Napijmy się jeszcze kawusi z rana, jak śmietana. I gdzie jest mój motor? Ja go gdzieś postawiłem dalej, żeby oni mi nie niszczyli tego motora. Chyba tu. Ty masz coś tutaj na sprzedaż jeszcze? Nie, ty masz tutaj żarcie i... A, i pićko. Jedziemy. Jedziemy w końcu, spokój, w końcu cisza. Dzień 21. No, to była najbardziej skuteczna chyba obrona, która może być w tej grze. Po prostu postawić kilka ścieżek, kilka słupów z tymi i z elektryką. No i kurde, no i się nie dostaną do ciebie. Nie dostaną się. Za Chiny. O, czekaj, bo ja chyba nie mam czegoś tutaj, nie mam. Jest mój klucz francuski. You're welcome here if you shut the fuck up and buy cement, klej, zupywarka drewna. Ja nie pamiętam, czy ja mam takie coś. Mam na tym. To mi niepotrzebne. Amunicji mamy dużo. Cement spoko, klej. No to cement weźmiemy, kurde. Masz jakąś robotę, chłopie? Let's make a pact. You NPD. Word of advice. Next time. Brzmi jak coś. Brzmi jak coś z policją. A nie mam tu klucz. To co ja tutaj miałem w tym jednym? Chyba nic takiego. A, i miałem pohandlować z nim. Czekaj. Czekaj, panie kochany. Modyfikuj. Dobra. Cigaro. Cigaro. Let's get this over with. Słuchaj, chłopie. To. Easy. Ile mamy kasy? 4000. Pokaż ty swoje książki. Kuchnia domowa, ja bym chciał betoniarę. Snajper. O, snajper, czekaj. Pancerna amunicja, to nie. I nie masz tutaj tego? Kuchnia domowa. Poradnik łucznika. W sumie poradnik łucznika można by było kupić. Kuchnia domowa też. W sumie to odzyskiwania. To w sumie też. Technologii robotyczne. Właśnie, bo wtedy byśmy się zbliżyli do naszego robota. Rozwija włócznie, nie. Twoje najlepsze łupy zwykle kryją się z automatycznymi systemami bezpieczeństwa, na przykład wykrywaczami ruchu. Gdy się zgadasz, wykrywanie nie rozpoczyna się... O! To ciekawe, ale jeszcze takich rzeczy to ja nie miałem, żeby mi tutaj... Stalker. Ucznictwo. Nawet nie poczują, co ich zabiło w nocy łuki. No to spoko, ale nie jest to takie aż konieczne, nie? Żebym to chciał kupić. Shit, dobra. Man, I treat you that good and you don't even fucking tip me. Dobra. Użyj. Nic nie wpadło. Użyj. Nic. Użyj. Lucz z grzechotką. No właśnie, tylko czy ja mam... Robotyczny młot. Czy ja mam stalowe narzędzia? Nie tu. My shop, my rules. Słuchaj. You follow. Or you fuck off. Dobra, weź przestań je wyzywać. Stalowe narzędzia, części łuku. Części przełącznik, części łuku bym chciał. A czy ja kupię od ciebie tyle? Nie, mamy tu tyle. A tyle zapłacę. Czerby, przełącznik. No dobra, to kupmy. Don't let the door hit you on your way out. Dobra tam, nie marudź. Zastanawiam się, czy udałoby mi się zrobić ten łuk bloczkowy. Tylko to jest znowuż powrót do łuków. Łuk, 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 łuk.
A, i czy ja bym mógł zrobić na przykład ten... tą część do samochodu, co spala w niej paliwa? Właśnie, czy ja mogę to w ogóle wrzucać do tego? To by było tutaj chyba, nie? Nie. Otwórz. Modyfikatory. Mam 3 miejsca na modyfikatory tutaj aż. Bo te mniejsze spalanie to by się przydało. Ile przez noc mi pozbierało wody? Pełny ten. To nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, jak to wygląda teraz z łukiem? Mamy części łuku. Ile mamy go? Tyle. Części stalowych narzędzi nie mamy w ogóle. To ciekawe. To nie zrobię sobie grzechotki. Ale łuk. Łuk bloczkowy. Części łuku 13? No i chocipiało. Dobra, to nie zrobię na razie. Nie zrobię na razie. Piczko. Tu. To. No, oczywiście przepalanką osiądzu. Możemy wyłączyć. Jak się nazywa ta część samochodu? Tu. Zestaw redukcyjny. To byśmy mogli zrobić. Polimery. Znaczy 10. Dobra. I kuta stal. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę bardzo. Wytwórz. Dobra. Czyli co? Mniejsze spalanko będzie? Mniejsze spalanko naszego motora. To mi się podoba. To mi się podoba. A, cement jeszcze mogę zrzucić. Dobra. Cyk. Dolej gazolinkę. Gazolinkę by się przydało pozbierać. Ale to bym musiał te... rozbierać samochody. Modyfikuj. Cigarotu. Cyk, cyk. Dobra. Mamy światło. Cement rzucamy tu. Gdzie ja w ogóle palę kamień? Tu chyba. A, i tu bym mógł cement też przetapiać. A czemu to mam żelazo? Czekaj. Aha, dobra, bo tutaj żelazo, tak. No i tak, ale tego cementu widzę, że też niewiele. Bo kamień trzeba przetapiać. Trzeba wydobywać kamień i przetapiać. I wtedy na cement. No, najlepiej, że szczerze, jakbym miał betoniara, ale no niestety nie ma tego tyle aż dobrego, nie? Dobra, moi mili państwo, chyba na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek. A zobaczmy, jak teraz wydobywamy szybko też kamień. Na dwa razy. Tak. To też spoko. Nawet. Gdzie nam teraz z tym kamieniem? Nie, dosyć szybko. O, się zmęczył chłopak. Dobra. No, tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i niedługo zapraszam na kolejny odcinek, gdzie już będziemy... No, nie wiem, czy budować jeszcze? Może tu sobie trochę pokopię. Żeby już mniej więcej dojść do tego momentu, w którym chciałem. Ale na pewno bym chciał kolejne jakieś tam bazy porozkminiać. Tymczasem dzięki, do zobaczyska, Nara.